Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja MC, a to przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 4, 11 już, panie i panowie, 11 poziom w kampanii, w głównej historii, kolejny rozdział jest przed nami, Viva la Resistance. Jest to poziom kolejny po śmierci Kennego, którą ujrzeliśmy i wszyscy opakowaliśmy. Dołączyliśmy teraz do, może nie dołączyliśmy, ale zbiataliśmy się z francuskim ruchem oporu i musimy teraz ogarnąć co i jak. 151 milionów punktów, lecimy dalej. I don't. I heard that in a movie. Oh shit. Rzucili się na mnie, nie wiedziałem nawet kiedy i co. Michel, Said, francuskiego oporu 2 i francuskiego oporu 1, okej. Okay. Mamy 4 osoby za sobą. Całkiem fajnie mieć w końcu jakieś towarzystwo na tym świecie. Lecimy dalej, zobaczymy co nas czeka. Nie widziałem w ogóle ich na początku. Spotka się z informatorem. Viva la Resistance. W ogóle zobaczcie, że u góry to Viva la Resistance, trochę sobie grepy ciszę. Jest kompletnie bez tych rzeczy nad literkami. Nie pamiętam, jak one się nazywają, więc no. Mamy w aktach, okej, Michel i Said. Okej, w porządku. Serious Sam dalej nie wiemy oczywiście roku, raczej się nie dowiemy. Chyba, że gdzieś to jest chowane w grze. I'll make him pay for all of them. Bardzo dobrze. Ackerman musi zapłacić. Ackerman czy Ackerman? Nawet nie wiem w końcu. Okej. Okay. Szukałem rzeczy w sumie, ale nie znalazłem. Coś tu jeszcze będzie? Fajna muzyka. Bardzo mi się podoba. I chyba nie dostałem claima, wiecie? Nie dostałem chyba claima za poprzedni odcinek z... Gdzie jechaliśmy tym mechem czy czymś? Nie, motorem, to był odcinek 8. Nie dostałem claima za niego, więc jestem szczęśliwy. Że to była, wiecie, muzyka bez copyrightu, także jestem szczęśliwy z tego powodu. Jeżeli nie ogarniam trochę lub cokolwiek innego, to dlatego, że nagrywam to dużo jak wstałem. Tuż przed robotą, bo dzisiaj mam na popołudnie. I nagrywam to przed robotą, także musicie mi trochę wybaczyć. Muszę pamiętać, że mamy Devastator, mamy Rakietnicę, mamy wiele fajnych rzeczy. I też muszę pamiętać, że nasi tutaj towarzysze nie mogą umrzeć, to jest bardzo ważne. Tyle się zablokowało jeszcze, okej. Okay. Dawać go panowie. I panie oczywiście. I tyle z tobą było. Okej. Okay. Ja się muszę obudzić. Ja rzuciłem gadziam jeszcze sobie, tak? Tu mamy schowane coś, pancerzyk, bardzo fajnie. Oczywiście to nie był sakiet. Oby ty chyba kichał. Oby nie. Oui, I will tell him. Your teammates landed south of the town. We have sent someone to show them the way to the castle. They'll meet us there, if nothing goes wrong. Of course, something always goes wrong. Witamy w Serious Samie. Okej, tu się nie dostaniemy raczej. Okej, już spadłem to trudno. Pójdziemy sobie kanałem. No i tak mamy tędy iść, więc... Idziecie? Nie jesteś sam, trochę się boję. To trochę taka... Jak często jest w filmach taka... O nie, o nie. Jak często jest taka muzyka w filmach... Gdzie na przykład, nie wiem, jakaś postać, nie wiem, biegnie gdzieś, czy... Robi coś niesamowitego, to jest taka muzyka. No dawaj to panowie. Bo to jest męska odmiana, z tego co pamiętam. Gnajów. Także nie mylę się mówiąc panowie. No tak śmiesznie sobie upadają. Zabijecie go kiedyś? No. A tam jeszcze nawalacie kogoś. A tam jest Krabjack, oh shit, okej. Okay. Tu już nie żyje, okej. Okay. Czy ja w ogóle potrzebny jestem? Chyba nie. Zostanie sobie powiedzieć jak na moje. No, dawajcie. Ja sobie poczekam tutaj na spokojnie. Tak, dajecie radę. Bez mnie. Ja w ogóle nie jestem potrzebny w ogóle. Tylko amunicja marnuje tak naprawdę. Ja bym poczekać, aż oni zrobią cały poziom za mnie. To jest na serio. Dobra. Panie Scrapjack, proszę bardzo. Baw się pan dobrze z tym. To jest, te będziemy, które mamy teraz, niesamowicie mocne. Więc trzeba je oszczędzać. Nie
jeszcze dwa skrabdżaki, okej. Okay. Cyk i cyk. To tyle. Pancerzyk. Tam w ogóle coś jest? Nawet nie wiem. Idziemy kurwa ściekami, jakimiś rzekami. No spoko, mogę tu wejść w ogóle? Ej, powinienem móc tu wejść, nie jest tak wysoko. Czy tam coś jest? Nie, wydawało mi się, że coś na zielono się świeci. Na żółto. Chodź ta ekipa. Jesteście bardzo mi potrzebni. Bo sobie dajecie radę. Do was zatem mamy Max. Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, gdzie piłę dostaniemy. Nie wiem, czego używać naprawdę, bo nie wiem, co mogę zużyć, a co nie. Piękna woda, nie? Piękne pikselowe drzewa, ja wiem. Okej, okay, co mamy coś? Co my tu mamy? Autostrzelba. Okej. Okay. Ah, merci. It would be very important to retrieve it. But it will also be dangerous. Dangerous. Dangerous is my middle name. Actually, it's Herbert, but I had it surgically removed. Herbert. Czy sam... sam Herbert Sirius Stone? What? What? Ale numer, okej. Quick! We must stop them before they destroy everything! Pyk! Guys, can you stop? Stop! Trzy strzały z tego to zajmuje. Fucking hell, okej. Okay. Masz. Ha! Dobre teksty macie. Chyba za późno trochę, to mi się wydaje. Chociaż nie, Mona Lisa. The fuck? There it is! Finally! The Sinful Virgin by Van Clough. The most underappreciated post-impressionist masterpiece of the 19th century! Wait! The artifact's a painting? Yes, I thought you knew. I guess it makes sense, but come on! I thought it was a weapon, or at least something that explodes. Look how beautiful she is! How perfect every stroke! She is, but still, it's a painting! I can't kill things with art! My friend, coś pewny? Do not worry. For you, I have this. Autostrzelba. That's a masterpiece. And the painting's okay too. I'm not mad that we saved it. I just thought it was an alien artifact, you know? We know. Sam wszyscy wiemy, o co ci chodzi. Hello, autostrzelba i dewastator. Okej, okay. W ten sposób, ta sama amunicja. Ciekawe, interesting, very interesting. Viva la Resistance! Okej, okay, co się stanie, jak strzelę w łeb z tego? Okej, okay, od razu umrze. Bardzo mnie to cieszy. Za dużo pająków, zdecydowanie za dużo pająków. Właśnie chciałam autostrzelbę, która strzela szybciej niż dewastator. Więc to jest plus. Pająki proszę się ode mnie odwalić. Jezus, nie, ja muszę stąd iść, to jest ze mnie za dużo rzeczy dookoła, naprawdę. Wiesz, są skrabdżaki i wszystko. Trzeba sobie z tym, ała, poradzić jakoś. Dobra. Dobra. Okej, okay. Więcej was nie mogło być, naprawdę. Co was tak mało? Te pająki mnie cały czas zawalają. Moi towarzysze mi nie pomagają, to mi się wydaje. Oczywiście jest sporo zdrowia dookoła, także to jest plus. Ja umrę od tych pająków. Tu jest zdrowie koło skrabdżaka, niestety. Musimy po nie podejść, czy chcemy, czy nie. Odwalimy go przy okazji. Dobra. Te pająki, widzicie, w grupach są przerąbane, niestety. Patrzcie, ile ich jest. Nie wiem, czy oni nie strzelają w ogóle. Dobra, leżą wszyscy, okej. Okay. Te pająki są tragiczne. Okej, okay, co ja mogę zrobić, żeby właśnie was pozbyć jak najszybciej? O, one są mega szybkie też. Dobra, nauczyliśmy się w poprzednich odcinkach, że strzelba z daleka jest bardzo dobra na pająki. Szczególnie w grupach, prawda? Chyba nie tylko na pająki, zobaczcie. Mumie też padają. Całkiem sprawnie. Spadaj. Całkiem sprawnie pada wszystko, także jest okej. Okay. Dawaj ta panowie, dawaj ta panowie, na! Który z was chce pierwszy umrzeć następny, co? Pierwszy umrzeć następny, brawo ja! To jest pancerz w ogóle, którego ja nie widziałem. Dobrze zauważyłem. Spore. Zajebiście. To przeładuj sobie. Gdzie jest mumia jeszcze? Tu też się dwie schowały.
Proszę bardzo. Ślicznie to wszyscy? A, to on wypuszcza nam tutaj rzeczy. Dobra, wiecie co? Jak chcecie się tak bawić, to ja się pobawię stakowanym dronem, proszę bardzo. Dron kontra drony. Czemu nie? Oj, teraz to wygląda jak Gwiezdy Wojny. Nie wiem, co strzelać. Nie wiem, gdzie jest mój. Nieważne. Strzelam we wszystko. Trudno. Jak zabiję mojego, to... to trudno. A tu jest mój, dobra. Czy mój ten robi jakąkolwiek robotę? Nie mam pojęcia, ale dostałem od byka właśnie. I tu leci właśnie... Kurde, idę do mnie kolejny. Świetnie. Nie zauważyłem, że w ogóle jest cokolwiek innego niż byki i... A czyli niż ten. Niż reszta. Myślę, że tylko drony lecą. Dobra, no to jeszcze raz. There we go. Baw się dobrze, panie dronie. Ej, trochę ich leci, to nawet nie jest żart. Gdzie jest mój minigun? Dalej ja cały czas czekam na minigana. Nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby go znowu dostać. Kiedyś mieliśmy minigana, raz sobie mieliśmy go na cały czas, a nie. Chyba ja się wycofam tutaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale się tak wycofam. Chyba byki lecą teraz. Alright, musimy to zaplanować sobie wszystko, bo... będzie lipa, totalna, moim zdaniem. Okej, 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 okej. To, oh shit, jestem pod jakimś mostem. Pomocą dla nas. Tutaj zrobię robotę. Mamy ludzie, super. Nie wiem, co z moim dronem, nie wiem, gdzie on jest. Ale już go nie ma, okej. Bo to ma czas po prostu jakiś tam ograniczony. O bój Boże. Poszli. Wszyscy mnie stąd. Natychmiast. Zabiłem go w porę. Całe szczęście. Umrę zaraz, umrę znowu. To nie jest jakaś ciężka sekcja, naprawdę to nie jest jakaś ciężka sekcja, co jest nie tak ze mną? Tego pancerzu w końcu nie zebrałem, brawo ja. Bo to jest życie i pancerz, który nie zbieram. Po prostu, nie wiem, czemu tego się ze sobą. Ze sobą samym, nie? Jeszcze raz dron. Rób robotę, stary. A my się pozbędziemy tego tarzaństwa najwięcej jak możemy. Nie, to drony cały czas lecą? Nie, już nie lecą, okej. Chyba, że potem jestem kolejny, których ja nie widziałem. Tak też może być. Zresztą mogę się pod pomostem schować, gdybym chciał. Nie wiem, czy tego drona jeszcze jednego tu nie użyjemy, bo te drony są bardzo, bardzo fajne. Po kolei, panowie, na spokojnie. A mogę jeszcze tak robić. O mój Boże, to jak piła z drugiego starcia. Nie wiem, czy piła była w innych częściach. Chyba była w dwójce, albo było jakiś odpowiednik tego. Takie fucking wrażenie. Wszystko musi zdechnąć natychmiast. Czemu mnie byk uderzył w kierunku kamikadze? Tak nie powinno być! To jest niezgodne z naturą. Dobra, chyba nie będziemy potrzebować jeszcze jednego drona. Tu jest twój życie. Okej, okay, chodź. Nie, mamy amunicję osobną do tego. To super, dobra, oddaliśmy radę. O, wow. Okej. Okay. Czemu tu jeszcze mam zaznaczony punkt? Tu jeszcze nie koniec? Knumy idą, no, pewnie. Zajebiście. Okej. Okay. Mamy 11 tego tylko. Musimy się z tym pilnować. Masz. To powinno ich załatwić. I załatwiło. To jest, ta broń jest niesamowita. A te okno też załatwimy. I tutaj... autostrzelba nam się przyda jak najbardziej na kleje. To jest lepsze niż dwójka. Kiedyś nie było nic lepszego na kleje niż dwójka i minigun. Teraz jest. Jeszcze szybsze przeładowanie mamy oczywiście. Poprzedniego odcinka jest super. No, to przeładowanie szybsze nam się naprawdę przydaje. Cel osiągnięty. Sztuka na serio.
I'm sure there will be more soon. No to na pewno. Nie wiem, co byśmy musieli zrobić, żeby w końcu się tej inwazji pozbyć. Nie dostaliśmy odpowiedzi jeszcze na to przez tyle części. Cały czas sam mówi, że o, muszę się dostać do mentala. I w tej części na pewno się do niego nie dostajemy. Może się z nim zmierzymy, ale na pewno go nie zabijemy. Bo mental żyje dalej w starych częściach, a to jest prequel. Co oznacza, że na 100% nie zabijemy go w tej części. Może go spotkamy. Może ten na początku przeciwnik, co był w pierwszym poziomie, tam gdzie była taka masa przeciwników i tam nas załatwił koleś. Zaczęła się gra już normalnie. Powiedziałem, że to jest mental, ale skąd mam pewność, że to jest mental? Nie mam żadnej pewności. Dlatego też właśnie musimy być czujni. Devastator, zajebiście. Mamy full amunicji Devastatora i autostrzelby. Mega mnie to cieszy. Tylko okay, autostrzelba mi się bardzo spodobała. Pójdziemy sobie z nią. Oh shit. Wstają z ziemi. Oj, poli, dobra. Polipa mam sposób, bardzo prosty. I tyle, nie muszę się już przejmować nim. Powiem, że tego załatwi. Piękne. Shit. Okej, okay, czy tutaj coś mamy? Mamy mieć tam, a czy dookoła coś mamy? Zawsze coś może tutaj być na końcu. Pułapka. Jest na końcu drogi, nie? Jest jedno życie tylko. Co się może stać, jak to wezmę i się obrócę? Ja wiem, co się stanie. Pajęcza pułapka się stanie. Dobra, muszę stąd iść. Mnie pozabijają. Guys, może byście mi pomogli? Pomoc by była bardzo przydatna. Shit. Okej, okay, na spokojnie. Dobrze, nie wszyscy będą rozwaleni. To będę szczęśliwy. Jakby byli kamikadze, byłoby gorzej. Pająki to tam wiecie. Nie zapewnię mnie tak dużo życia. Zresztą mamy sporo zywek. A, to jest kolejna, wiecie, pułapka, w której każdy przeciwnik zostawia zdrowie. Tak było, pamiętacie, z kamikadze na poziomie, gdzie była taka rzeka. Nie pamiętam, jak on się nazywa, nie pamiętam, który to był odcinek, ale tak było. Możecie iść i poszukać. W tym odcinku to było. Okej, okay, to mamy jeszcze zdrowie, pozbieramy sobie zdrowie, nigdy za mało. Szczególnie, że teraz się niezły dym dzieje. Więc lepiej sobie to pozbierać. Wszystko. To był sekret, także ja jestem szczęśliwy, że go zabieraliśmy. 166. Jakby tak w oko mógł strzelić. Oko jest bardzo delikatnym miejscem, nie? Masę właśnie potworów, czy tam w rzeczy, w filmach się zabijało przez oko. Właśnie, bo trafiało się w mózg. Bo na przykład Gnary mają... ich oko to jest słaby punkt, no nie? Kolejny Nissan Micra. Zaparkowany. Taki detaliczny bardzo. To jest ciekawe. Oczywiście jest model samochodu, ale... nie ma znaczka. I Diavolo 1. Ciekawe, czy to jest nawiązanie do czegoś. Chyba się nie dowiemy. No nic. Lecimy dalej. Mamy tutaj broń nową. Radio Free Earth with excellent news from the Tunguska. O coś chodzi. The Russian sniper known only as Wana Olga has taken out the infamous Octanian general Katapodius the Strangler, severely disrupting the Octanian chain of command. Well done, Olga. You bought us valuable time. Now let's make sure we use it wisely. O, moje modły zostały wysłuchane. Dostałem minigana. Mamy 100 pancerzu, mega dużo zdrowia. Czegoś chcieć więcej. Tam chyba chodzi biomechanoid tam z tamtej strony, tam mi się wydaje. Rozwalimy to radio. Skoro ustaliliśmy, że rozwalamy wszystkie. Mam minigana. Co oznacza, że teraz shit's gonna go down. Shit's gonna go down. Więc ja się przyszykuję lepiej. Tak, biomechy duże i małe chyba. Halo? Guys? Ale tam są na pewno i z tamtej strony z prawej. Tam z przodu są na pewno.
Ja nie wiem, gdzie one są. Trochę dziwna sytuacja. Czemu tam poszła już? Brakowało mi tego! Brakowało mi tego! Nie macie pojęcia, jak mi tego brakowało! Niesamowicie, mój Boże, no nareszcie! I zaraz nie zabijajcie mi go już! Nie zabijajcie mi go już, proszę! Nie zabijajcie mi go, zrobię wszystko! On jest mój i ja go nikomu nie oddam. Nikomu. Okej, myślałem, że Clay biegnie, a to on strzelał tak dziwnie z tej broni. Więcej amunicji do minigana. Oh shit. Ten minigan po prostu niszczy wszystko. I ja wcale nie narzekam na to. Tu co mamy? Plus 100 zdrowia. Wow, czyli to było jakieś serduszko z całych części. Nie wiem, czy widzieliśmy to wcześniej już. Trochę powątpiewam, ale powiem wam, jeden do czego jestem 100% tak pewny. Mamy prawie 1000 amunicji do minigana, co oznacza, że idziemy łoić. I tak, Kamilu, znalazłem minigana. Więc zaczynam łoić. Pomału. Wszystko i wszystkich. To mam sobie zostawię. Tutaj wejdę. To mnie intrygowało to miejsce bardzo. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Jak ja stąd wyjdę teraz? Jak ja stąd wyjdę? Aha, I'm stuck? I am stuck? Ej, nie no, come on! Come on, help! Help! No, come on, sam, wyjdziesz stąd. Wyjdź stąd, proszę cię. Ej, nie, Crowtip, tak nie powinno być! Crowtip, tak nie powinno być! Muszę teraz grę wczytać, automatyczny zapis, tutaj. Crowtip, nie powinno tak być, co to miało być w ogóle? Co to miało być? No jeszcze raz wszystko muszę robić. A, Crow Team. Po prostu. To było bardzo niebiłe. Na szczęście nie byliśmy aż tak daleko, wiecie, żeby płakać. A ja nie wiem, czy tam jest chyba czarna dziura, jest coś? Nie mam pojęcia, co tam jest, nie pamiętam. Teraz zobaczymy zresztą. Miga to jest najlepsza broń na świecie, fight me. Nie ma nic lepszego w tej grze. W jakimkolwiek Seriusamie. Wiem, jest Devastator, jest tyle fajnych broni, ale minigun nic nie pobije tego, jak minigun po prostu łoi wszystko dookoła. Nic tego nie pobije. Gdzie jest ten snajper? Ten już padł. Tam coś jest jeszcze. W budynkach jest sporo. Proszę bardzo, minigun działa jak snajper, a minigun działa jak wszystko po prostu. Tak? I on już po prostu nie żyje. To jest niesamowite. Co ja mam powiedzieć jeszcze? Co ja mam powiedzieć? Minigun to jest najlepsza broń. I tyle. Dobra, skupmy się teraz na grze. I na to, żeby ten sekret dostać i nie umrzeć znowu. W sensie nie ten. Nie utknąć po raz kolejny. Benac. Tutaj pójdziemy. Na spokojnie. Może od tej strony wejdę. Nie mogę od tej strony wejść. Muszę tutaj wejść. Na spokojnie, nie? No właśnie, tu sam. Dobra, zagięcie czasu. Też to byłoby fajnie przetestować, nie powiem, że nie. Tylko to trzeba chyba przeciwników sporo, no nie? Takie mam wrażenie. On nawet nie zdąży nic zrobić ten biomechanoid. Mamy 1000 amunicji. Czego jeszcze chcieć? Ja nie wiem. Czego człowiek jeszcze może chcieć od życia? Jak ma wszystko, czego potrzebuje, nie? O, hello! Serce znalazłem. Co to było to serce? Gdzie, co ja znalazłem? Serce. Ej, nie wiem. Co ja znalazłem? Serce. Specjalny egzomechaniczny sztunek cedujący energię, do przenośnienia zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny, który potrafi szybko wskrzesić żołnierza w warunkach bojowych. Działanie jest bolesne, ale lepsze to niż śmierć. Bardzo ciekawe. Czyli to jest taki life, krótko mówiąc? Kurde, nie wiem, jak się między tymi rzeczami tutaj przemieszczać. W sensie mam pokazane, że mam to serce, no nie?
Ale o, to mam jeszcze właśnie zdrowie. Plus milion, plus 25. Misja do minigana, oczywiście. Okej, muszę znaleźć jeszcze to miejsce, które właśnie widzieliśmy, że coś fioletowego jest chyba w tym budynku. Nie jestem pewny, co... Nie, to było w tym, przepraszam bardzo. Tu właśnie nie możemy dostać, bo nie ma nic w środku, za szybami. Okej, tu mamy rzecz. Mamy kolejny parkour i ja nie chcę tutaj spaść nigdzie, okej? Dlatego sobie taktycznie zapiszę grę. Pierwszy raz w innym miejscu niż poza odcinkiem. Jak tu wejść? To jest dobre pytanie. Może zacznijmy stąd jakoś? Mogę tą skrzynkę wejść? Mogę tą skrzynkę wejść. Tu mogę wejść, mogę tutaj wejść i tu mogę wejść. Ale prawie. Dobra, spróbujmy inaczej. Czy wejdziemy sobie tutaj? Chyba skakanie z miniganem jest niepojęczne. My nic nie widzę. No sam, dziękuję. Tutaj teraz. O, źle w ogóle skoczyłem. Bo skoczyłem tak jakby naraz, wiecie o co chodzi. No, come on. Come on. Tu wskoczę? Tak, okej, tu wskoczyłem. Tu wskoczę? Tak, nie wpadnij do dziury sam. I swear to God. Okej, po tej belce pewnie musimy przejść, ale ja się może wycwanie. Nie, bo nie skoczyłem, oczywiście, że nie. Tak, to jest właśnie jak człowiek chce się wycwanić. Wyjdź stąd, dziękuję. Dziękuję. Opatrzcie, jak w ogóle gra nam każe iść. Nie wiem, czym tak przejdziemy, chyba butami magnetycznymi. Zresztą nie ma metalu, to tak nie przejdziemy. Nieważne. Jezus Maria, po prostu nie wytrzymam. I to jest takie, bo sterowanie tym systemem wcale nie jest takie piękne, jakby się człowiekowi wydawało. Jest paskudne. Ale tak było w każdej części, więc nie ma co tutaj, wiecie, narzekać na to, nie? Dobra, pójdziemy tak jak natura kazała, czyli po belce. Kucniemy sobie i zejdziemy tu. Dziękuję. Granat psychotropowy dostałem. Right. Mam ten gadżet, mam ten sekret. Możemy stąd iść. Kierować się dalej. Tu coś może być na przykład. Jest dron schowany. Jak się po niego dostać? Tędy. Super, kolejny tajny gadżet. Kolejny sekret znaleźliśmy. O co chodzi w ogóle tutaj? Zamówienie do Migana. Czy coś tu więcej będzie? To jest moje pytanie. Na tych kontenerach nic nie ma, ale nie wiem, czy byśmy się tu mogli dostać. Pewnie jakoś tak, ale ja nie wiem jak. Tam mamy otwarte drzwi. Nie, zawsze mogłoby się zamknąć. Tu mieliśmy na górze, tu mieliśmy serce. Okej. Dobra, kierujemy się dalej. A jednak, dobrze myślałem, okej. Ja mam minigana, możecie wysyłać te jednostki, proszę bardzo. I have minigun. Jestem nieśmiertelny, krótko mówiąc. Granat? Oh shit. Tyle w temacie, panie i panowie. Tyle was było właśnie. Jeszcze amunicja to na mnie czeka dodatkowa. Życie jest piękne. Wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Podwójny minigun. Nawet gra nie ogania sama, co się dzieje, nie? I te piękne lagi, bo tyle pocisków leci i tyle się przeciwników morduje naraz. Jest to przepiękne. Oj, to akurat Krotis zrobił zajebiście. Ludzie mogą mówić, co chcą. Ja nie mam najlepszego komputera, wszystko mi laguje, a i tak się bawię zajebiście, więc... Coś w tym musi być, prawda? Coś w tym musi być. Całą ulicę wywala, ale sobie pozbieramy za chwilę tutaj dookoła. Weźcie strzelajcie, ludzie, bo aktualnie jesteście beznadziejni w tym. No, super. Wow, 1000 amunicji wywaliłem. Nieźle. Mam otwarte drzwi? Zamknięte mamy drzwi. A ty jeszcze? Dobra, ja mam inny sposób na was, po prostu taki. Boże święty, okej. Trochę was tu jest, trzeba przyznać.
O, teraz otwarte jest, okej, okay, to idziemy pozbierać sobie amunicję. Nie poddali się, oj nie, po prostu skończyła się fala. oni jeszcze przyjdą, zaufaj, i to w niesamowitych ilościach, zaufaj mi, naprawdę tak będzie. I żeby tak nie było w każdym Sirius Samie, ale still. Ale still. Dun, 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 dun. Amunicji szukam ja. Gdzieś leżała, nie pamiętam gdzie. Tutaj jest na pewno, a teraz przeciwnika, to nam się nie przyda. Po tej stronie mi się wydaje, tu w środku była na pewno amunicja. Tu nie zabieraliśmy, tak jest. To sobie weźmiemy od razu, cyk, 300, nieźle. Oczywiście nie będziemy mieli amunicji do minigana na cały czas, bo to byłoby za proste po prostu. Dlatego będziemy musieli się pogodzić, że w końcu tej amunicji nam zabraknie. Ale dopóki mamy, no to będziemy strzelać. Tu jest jeszcze. Ja słyszymy jeszcze jedno, to będę szczęśliwy. Bo możliwe, że gdzieś tu będzie jeszcze jedno, chociaż powątpiewam tak trochę. Tak coraz bardziej powątpiewam. Tu jeszcze jest schowana. Mamy, zajebiście, okej, okay, no możemy iść dalej. I to, ale nie, będziemy mieli jeszcze 1000. Tu jeszcze leży. I cyk, mamy 1000, zajebiście, możemy iść dalej. Okej, okay. Bebs? Beba? Lol, okej, okay. Valve, hello. Kiedy Half-Life 3? Tu możemy wejść, nie do końca rozumiem po co. Mogę wejść tu na górę, hello. I tutaj budynek, hello. Mamy upgrade, oh, damn. Tylko nie wiem co wziąć. Nie mam pojęcia jaki upgrade wziąć, szczerze. Mogę tam budynek wejść, to jest bardzo suspicious. Bardzo suspicious. No ale nic, nic na tym budynku nie znaleźliśmy. A ja tutaj znalazłem upgrade. Co mnie cieszy niezmiernie. Tu wskoczę? O, prawie. A nie, że tam w ogóle u góry coś jest, więc nie wiem czy się opłaca to wskakiwać. Coś mamy? O, tu mamy. Co my tu mamy? This is Bill Corwin. This is Bill Corwin, ok. Upgrade, panie i panowie. Już drugi, wow. No przy nim poziomie też był. Jeżeli dobrze pamiętam, przy nim poziomie. Chyba tak. O mój Boże, to teraz wziąć. Zwiększoną szybkość podczas ostrzału po przeładowaniu. Aha, w ten sposób. Co my tu mamy? 50% odporność na obrażenia obszarowe. O, to jest bardzo fajne. Bardzo fajne. To są takie, wiecie, takie wizualne, takie, żeby nam trochę ułatwić grę i tak dalej. Tutaj są takie, wiecie, witalne i rzeczy tego typu. Zadaje większe obrażenie, to masz mało zdrowia. To mnie właśnie nie jara, bo nie wiem, czy to nam jakkolwiek pomoże. 50% odporności na obrażenia obszarowe. Zdecydowanie to sobie wezmę. To będzie fajne. I nie wiem, czy weźmiemy coś jeszcze stąd. Na pewno chciałbym to. I te dwa. Te dwa mnie bardzo interesują. To też mnie interesuje. Te trzy byłoby fajnie wziąć. Także jeżeli jeszcze 4 upgrade'y skądś weźmiemy, to weźmiemy. Jak nie, no to trudno. Okej. Okay. Obrażenia obszarowe mamy zmniejszone. Także zajebiście. Co nas czeka dalej? Jako, że z miniganem wszędzie. Ludzie powinni się mnie bać, jak nadchodzę z daleka. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Okej, okay, to mamy wszystko schowane. Pancerze, nie pancerze. Nic nam się nie przyda. Mamy full. Bo jesteśmy zajebiści. Kolejna... Nagroda Wabik. No, na przykład przywrócenie Kennego i Jonesa do życia jest niemożliwe. Bo nawet ty sam nie wygrasz ze śmiecią. Niestety, nawet ty nie oszukasz śmieci. Death is inevitable. Dosięgnie nas każdego, niestety. Ale tak szczerze, czy ktoś by chciał żyć wiecznie? Nie wiem, raczej nie. Ja bym nie chciał żyć wiecznie, ale chciałbym żyć mega długo, może tak. Tak strasznie, strasznie długo. Byłoby mega fajnie. Here it is. We will go inside and get the equipment. Can you guard the entrance? Guard the entrance is my middle name. Już kolejne drugie imię. He is a strange man. Yep. I like him. Ja też. Byłem warsztatu. No, oczywiście, robi się.
Mam amunicję do miniacza. Mogę gajdzić. Okej, za chwilę tego braknie. Mam amunicję do minigana dookoła, wszędzie. Ja jestem za, naprawdę. Padło się naszemu helikopterkowi. Już się zaczyna, już się zaczyna, okej. Panie i panowie, zaczynamy taniec. Tańczący z kamikadze. To był fajny tytuł na odcinek. Prawda? Tańczący z kamikadze. To weźmiemy sobie jedno. Tą barykadę mogę się bronić. Super. Dobrze, no ujby, to co mam wam chcę powiedzieć? Widzicie, co się dzieje na ekranie. Czysta przyjemność z rozgrywki. Nie ma nic piękniejszego niż minigun i na przykład kamikadze i dużo przeciwników. Jeba. O, panie. Teraz cię na luzie rozwalam, który pomyślał. Au, 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 jeszcze jeden. Jedno chcę, dzięki. Tyle cię było. O, panowie! Co wy chcecie i do kogo? Jak ty się tu dostałeś? Musiał z boku jakoś przebiec, tego nie widziałem. Come at me, bro! Come at me, bro! Oh shit, oh shit, oh shit, okej, okej. Okej, to trochę gorzej już. A wy padacie na... Jeden strzał z Devastatora! Także co mam powiedzieć wam? Jesteście słabi, bardzo. To jest test mojej broni. Czy pamiętasz, na których przeciwników najlepiej jakiej broni użyć? To jest taki test moim zdaniem. Czyli ja aktualnie zdaję na szóstkę. Zobaczcie jak to wyglądało w ogóle. We got everything that matters. Any problems? Nope. We heard gunfire. That's not a problem. It's a solution. Ooh, jaki tekst. I found this in one of the boxes. Babik. Dzięki. Dzięki za babik. Thanks. That was a fun little shopping trip. Francuskie osiągnięcie. Okej. Okay. Amunicję jeszcze dla minigana musimy sobie uzupełnić, która chyba była tutaj jeszcze z tyłu jedna, jeżeli się nie mylę. Tak, jest jeszcze jedna, okej. Tu będziemy mieli 1000 po raz kolejny. Może się pomyliłem z tym, że nie będziemy mieli amunicji do minigana, bo aktualnie mamy tego w ciul. No dobra, jakieś problemy? Nie. Kompletnie żadnych. Wszystko pod kontrolą. Rany włoskie. Okej, okay, coś tutaj w popokach jeszcze mamy, bardzo to jest możliwe, więc ja się lepiej rozejrzę zanim stąd pójdę. Pancerz to ja wiem. Nie wiem czy dookoła się... To wygląda bardzo podejrzanie, że jest drzewo i niby wejście, niby nie wejście do hangaru. O, proszę bardzo, tu jest live schowany. Nieładnie pani live. Wykorzystamy go od razu, dlaczego nie? Zajebiście, mamy full zdrowia. Czy to jest wejście? Tak jak mówiłem? Nie! Ej, zawiodłem się trochę. No nic. Coś tu jeszcze będzie? Jestem ciekaw po prostu, wiecie o co chodzi. Możemy tu wejść? Jak nie tak, to tak! To tak! Nie możemy tu wejść, okej. Okay. Chociaż byłoby w sumie spoko tu wejść, teraz zużyję. Zużyję, ale muszę... Nie, nie da się tego rozwalić, okej. Okay. Tylko dałoby się dało, nie? Okej, okay, to chyba wszystko w tej lokacji, możemy się stąd zwijać. Druga misja poboczna z głowy. Dun, 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 dun. Do naszego celu wcale nie jest tak daleko, więc całkiem spoko. Nie jest taki długi poziom. Miałem krótki. Chyba, że się mylę po raz kolejny, to się jeszcze wszystko okaże. Yeah, I shot a unicorn once. I told you he would not be impressed. Nie przypominam sobie takiej akcji. Możliwe, że znowu opowiadał o czymś, co się nie stało. Chyba, że mówię o innych grach niż te 3D, niż ten kanoniczny. Bo tak to jest bardzo prawdopodobne. Cześć! Nie wiem, czy minigun jest za ciebie dobrą bronią. Raczej tak, minigun jest zrobiony na wszystko.
Mikan jest taki uniwersalny lek na wszystko, tylko w formie śmierci. No nie? Leży, zajebiście. Co do nas nadchodzi, co? Kleje do nas nadchodzą. To trzeba je zamoldować, guys. Nie wiem, czy stanie tutaj dobry pomysł, raczej nie. Ale lepsze to niż nic, nie? Bo niekoniecznie one lecą do mnie od razu, wiecie, o co chodzi. Dobra, nie, ewakuacja, to jest bardzo zły pomysł. No coś wyleciało zielonego, czym się zdawało? Nie, to chyba było to po prostu. Ta kulka. Gdzie on jest? Nie mogę zlokalizować. Tam gdzieś. Okej, dobra. Bóg jest, tutaj jeszcze. No oni są, oni byli jak na moje, oczywiście bardziej niebezpieczni niż Klery. Co mogło się okazać błędem? Widzieliście? Odwróciłem się, to zacząłem strzelać. Momentalnie, bez zastanowienia. Au. Jeszcze jeden gdzieś tutaj jest. Po drugiej stronie jeszcze też jest? Tak, jest po drugiej stronie jeszcze, dobra. Dobra, no to lecimy z nim w takim razie. Alright. O, go załatwili prawie sami. No spoko. Amunicję sobie zbierzemy i pancerz. Powtarzasz się? Ja nie lubię, jak ktoś się powtarza. To jest akurat prawda. Nie widzę, sam się powtarza, nie widzę, jak ktoś się powtarza. Ja tylko zawsze staram się słuchać, jak najlepiej mogę. Żeby nikt się nie powtarzał. Bo takie, wiecie, słucham albo co, to jest takie niebiłe to naprawdę. I to jest takie chamskie, że nie słuchacie po prostu drugiej osoby, co do was mówi. Bardzo niemiłe. No cóż. Mam małą misję do minigana i coś chyba leci za mną. A ja tutaj, okej. Okay. Oczywiście kamikaze, bo bez kamikaze to świat byłby niekompletny. Naprawdę. Gdyby kamikaze nie było w Serious Time, to byłoby nudno. No muszę amunicję oszczędzać, bo jest źle. Mówi to strzelając do skarbdżaka z daleka. Alright. Na spokojnie. Lecimy moim zdaniem już coraz bardziej do końca gry. Takie jest moje wrażenie, ale czy mam rację, to nie wiem. Nie wiem, który poziom będzie następny, nie wiem, który poziom będzie tym ostatnim. Nie wiem nazwy, nie wiem nic, nie wiem, ile poziomów ogólnie jest w grze, w kampanii. Nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że się przekonamy. Pancerzyki. Moje ukochane. Więcej je zbiorę, tylko że to też nie zbiorę. Co się znowu pojawiło? Aldulian się pojawił? Alduliany! Na was to po prostu minigun jest błogosławieństwem. Strzelajcie, ekipa! Bo trochę ich jest! Nie mam amunicji do minigana. Okej, no i co teraz? Musimy sobie radzić karabinem. Nie ma rady. Szczęście, karabin to nie jest taka zła broń. To taki pocket minigun. I łatwiej nimi celować w głowę niż miniganem, takie jest moje zdanie. Chociaż minigun tak trafia we wszystko zawsze, więc... Co za różnica. Zdychajta po kolei wszyscy. Prześlicznie, krew pyska, strzały lecą, Sirius sam się cieszy, jest zajebiście. Gramy w Sirius sama, trzeba się cieszyć, guys. Alright. Musimy ruszyć, informator na nas czeka. Stone, we need to go down here. As you can see, we are not called an underground movement for nothing. Okej. Okay. Czy będą skoczki tutaj? Powinny być. Okay. So, how long is this gonna take? What? Oh shit. No, don't. Give me one good reason. This is our informant. He's what? What? Arachnoid? Are you sure? Please, human, remain calm. We are not all servants of Tahum the Mad.
It is only the fanatics who consider him a god. I am not one of them. What the fuck? Okay. Human, do you want to go to the castle or not? No time to argue. We need to go. What the fuck? Przyjazd za jak noid. So, awkward? What's your name? Awkward? I am called Chagak Zalma. Charlie. Can I call you Charlie? Ah, that is what my brood mother called me when I was but a hatchling. So how'd you end up on Earth, Charlie? Like all conquerors, it is Tahum's way to ally himself with the very worst people in each civilization. On my home planet, he supported a faction of religious fanatics. They were, how do you say, blackrocks in English? Traitors? Assholes. He helped them destroy the High Council of Scorpius, ruined thousands of years of culture. When they started drafting young arachnoids for his army, the resistance saw an opportunity to sabotage Tahum's operations from the inside. Cool. Cool. Yo, what the fuck? Zobaczcie. Przyjazd arachnoid. Który tańczy miejsce. What the fuck? What the fuck? Nie mam dość. Coś się zablokował, nie? What the fuck? Okej. Chodź, czaj. Z Infinity Cytadele. O, Cytadele to był ostatni poziom w Serious Samie drugim starciu. Ale holy shit! Wow! Przyjazny arachnoid, nie wierzę. Cześć, Charlie. Mój Boże, przyjazny arachnoid. Nie, mam dość. Ja już widziałem sobie w sumie wszystko. Rozwalisz to, Charlie? Charlie, my friend, can you help us settle this? Is there not a very large variety of monsters here? It is. Okay. See? That's what I said. It is of course nothing compared to the plains of Tupu, where I once killed a double-ended Obanian hypersnake. How do you do that? Simple! You strangle it at both ends. Here. Okay. Let me get that for you. Mam się to rozwalić, Charlie. Aj, myślałem, że jest bardziej cool niż to. Nie no, jest zajebisty. Okej. Przejazd tego jak to idę. Nie wierzę. Scrapjack! To się zgadza. Patrzcie, jak Charlie go łoi. Holy shit. I jeszcze jest nieśmiertelny. Dawaj, Charlie. Dawaj, Charlie. Dawaj, Charlie. Jedziesz ich. On się mega bardzo blokuje. Bo ten model tych charakterów nie jest przystosowany do tego, żeby wiecie. Żeby chodzić na takiej odległości i tak szybko w takim terenie. Nieźle, jestem szczęśliwy, mamy drona przyjaznego. A jak noida przyjaznego i to jeszcze dorosłego. Nie wierzę, no po prostu nie wierzę. To jest niesamowite. Co nas czeka jeszcze w tym Serious Samie? Ja nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Mam granatnik, z tego nie korzystam, nie mam pojęcia skąd mam granatnik, no ale... Padniesz? No. To jakby te szpony w ogóle do góry wywaliło. Oj, Charlie, to on jeszcze w ogóle ma inną kolorystykę z tego, co mi się wydaje. Nie ma go w moim spisie niestety. W Netflixie. Trochę się. Zajebiście nam to wyszło. Oh shit, to nie. Zdecydowanie nie. No, moi są nieśmiertelni, więc mogę robić co mi się żywnie podoba. Charlie, help! Okej. Okay. Trochę zdrowia straciliśmy, ale nie jest źle. Mogło być gorzej. Zdecydowanie. Right. Nieźle, nieźle. Nie spodziewałem się, by to miał przyjaznego arachnoida. Przyjaznego jakiegokolwiek potwora w tej grze. Kosmite, muszę powiedzieć. Uczeli jest prześliczny, tak?
Niesamowite są te, w ogóle niesamowite są te arachnoidy dorosłe. Zobaczcie, jak one wyglądają zajebiście. Wow, tu mają w ogóle, zobaczcie, twarz tutaj na dole, nie zauważyłem tego. Nieźle, Charlie, nieźle. Charlie, to jest twój... To jest twoja rasa! Zabijasz własną rasę? Naprawdę? I co, jesteś po naszej stronie? Nie spodziewałem się. Zacząłem brakować amunicji do najlepszej broni. Na szczęście mamy Devastator. Zajebioza. Jeszcze wam mało? Dziady? Spłonowałem pocisk do Devastatora, to nic. Ich jest mega sporo na tym poziomie. Dobra, ciśniemy ekipę do przodu dalej. Nie o to co się opieniczać. Cytadela is a go. Chodź, chodź, chodź. Ale pancerza tutaj jest. No, a chyba mam sposób. Proszę bardzo. I popnął mnie. Jesteście pewni? Do tego chcecie? No dobra, nieważne. Nie wiem, za mało amunicji. Chciałem, żeby mi starczy na trochę więcej. Trochę dłużej. Oh well. Och, well. No dobra, tutaj granatik gdzie był. Po bokach sobie jeszcze! Ekipa! Po Miguel laguje, szybko zabijcie ich! What the fuck, jakie lagi! Przestań! Stop it! Stop it! Stop! Stop! Dobra, Charlie, dawaj, 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 dawaj. Masz dwa miniacze w rękach, dosłownie mówiąc. Aha. Chodź ta ekipa, idziemy. And stay dead. And stay dead. Dostaliśmy w cheer. To naprawdę. To możemy iść w prawo, czym się staje? Nie. O nie, zauważyłem, że oni stąd idą. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okej, okay, no nie wiem czy go użyć naprawdę, nie wiem co będzie najlepsze, dlatego używam granatnika. Ta w grupach. Okej. Okay. Granatnik się bardzo przydaje tutaj. Aż za bardzo. Okej. Okay. Te przełówki są mega spoko. Trafił go kiedyś? Okej, okay, widocznie nie. Okej. Po kolei panowie, po kolei, na spokojnie. Dla każdego znajdzie się jeden granat. Gdzie wy uciekacie? Ej! Come back here! Ah! Shit, man! Czemu musiałeś teraz akurat przeładować? Jeszcze biomechy do mnie zabiłem chyba jeszcze ani jednego. Oh mój fucking Boże. Tak? To dobrze, o mój fucking hell, okej. Okay. Te mana się padną z jednego tego, nie? To jest plus. Bo nie wiem czy się przyda nam coś tutaj, wiecie co? Wiecie czego użyjemy? Zagięcie czasu. Nie mam pojęcia jak to działa, ale tego użyjemy w tym momencie. Spowolniło wszystkich. O wow. Max Payne, dostałem osiągnięcie! What? A tak, bo w Maxie Payne spowalnialiśmy czas! Chyba, czy był po prostu slow motion taki bardziej rozbudowany, nie mam pojęcia. Jeżeli dostałem osiągnięcie Max Payne, jak spowolniłem czas, to ja jestem zdania, że tak to właśnie było. Serious time. Zapytam się kolegi, bo kolega ma figurkę Max Payne nawet w domu, więc będzie wiedział o co chodzi. I to było mega fajne, podobało mi się strasznie. Zostałem osiągnięcie. Dobra, czego jeszcze nie użyliśmy? Wkłuż woga na śmieć, czarna dziura, ale użyliśmy wszystkiego. Oprócz zagięcia czasu, okej. Okay. To sobie tutaj wyekipuję drona. Dron czuję, że może się przydać. Tak, na pewno się poddali. Dawaj, Charlie. Jest tak super!
I want a pet arachnoid. Po prostu. Tak, mówię, że to jest krótki poziom, a znowu dobijamy godzinę prawie. Tam jest sekret u góry. Dron chyba kolejny. Nie mam pojęcia, jak powinno dostać. Znaczy po budynkach pewnie, ale... Okej, dobra, już wiem, jak tam się dostać. O mój Boże. Ja tego nie zrobię. Nie mam takiej możliwości nawet. Co wy? Tak, dobrze myślicie. Dobrze myślicie, co ja robię. O, gwiazdy binarne? Dobra, może ja jestem niedouczony. Ale jest kod binarny, nie wiem, czy są gwiazdy binarne. Możliwe, że są, skoro o tym mówią. To raczej są. Okej, ja muszę się postarać tutaj. Kurde, żeby to dostać. Pół odcinka, który jest właśnie teraz na liczniku. Pół odcinka zajmuje mi wejście po prostu po sekrety. O, to jest dach. Chyba jestem tu, holy shit, jestem tu. Okej, teraz muszę się tam dostać. To jest za wysoko. Coś zepsułem. Okej, dobra. Nie mam pojęcia teraz, co gdzie, jak mogę poskoczyć po prostu po to, nie mogę. Oh god. Okej. Czy jak to wejdę na to, to będzie wyżej? Nie. Nie dostanę się tu. Nie wiem, jak... Ekipa, poczekajcie. Czaj, możesz mnie na tym swoim ogonie podrzucić? Byłoby całkiem spoko. Byłem na tym. Byłem. Widzieliście, że byłem na tym. Dobra, jeszcze daję sobie tutaj... Znaczy, no, daję sobie dwie próby. Prawda jest taka, że ja to będę próbować, dopóki mi się nie uda. Teraz nawet na siatkę nie mogę wejść. Dobra, cyk. Cyk. Chcę ten sekret, bo zebraliśmy naprawdę sporo sekretów na tym poziomie. Jeżeli się uda zebrać wszystkie, to ja będę w ciężkim szoku. Haha, mój Boże. Czy wy sobie lubicie oglądać, jak ja skakuję potem w sekrety, czy właśnie w takie momenty? Bo ja powątpiewam, żeby ktoś to lubiał. Zamorduje się! No zamorduje się! Charlie! Masz ten ogon, mógłbyś mnie podrzucić, stary. Tylko nie na kolcu, tylko na ogonie, okej? Okay? Dobra, może zrobię tak. Może zrobię tak, może mi to coś... Może nie da mi to nic. Raczej mi to nic nie da. Niestety. Holy shit. Oh fucking hell, no! Derywuje się pomału, naprawdę. Może stąd lepiej będzie skoczyć, nie wiem. Nie, tak jest gorzej, zdecydowanie, bo ja nie widzę, co robię. Okej. Okay. Tutaj to, żeby coś sobie skoczyć tak po prostu, tak hop, nie? Nie, bo on tutaj leci po prostu na te, że... Jest! Jest, udało się! Super! O, mega, jestem szczęśliwy. Okej, okay, gdzie mamy teraz iść, bo się pogubiłem? Tutaj, do Cytadeli? Alright. Charlie, I can't wait for you to meet my buddy, Carter. Now, when you get talking, I want you to tell him that your people faked the moon landing. Ah, a jest. I am known for my love of practical jokes. Once in the... Raiders! Take cover! I'll take care of this Dracklax, my boy! Yes, super! Tylko rozwaliłeś most! No, świetnie! Don't worry, Charlie! It happens to the best of us! They must have realized we're pushing for the castle! They're throwing everything they got at us! Sit tight! I'm coming! No! This is too important! You must go ahead! We will distract them! Good luck, Stone. Luck has nothing to do with it. Guns. Guns have everything to do with it. Yep. Come, my friends! Let us show Tahum that the free peoples of the galaxy stand together! Wow, informator, znak zapytania? 200 milionów punktów mamy prawie. I mamy 12 poziom w Carcassonne. Jestem... Wow, co się wydarzyło w tym odcinku? Przyjazdy Arachnoid i mamy naszego minigana z powrotem. To jest super.
Nieźle. Czas gry... O, jesteśmy... nie, minutę byliśmy za późno. Fuck my life. Byliśmy minutę za późno. No nie, trudno. Dobra, zdarza się. Okej, okay, następny poziom w Carcassonne. Zobaczymy, czy jest kasynka, jak się teraz załaduje. Poziom był bardzo fajny, mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Mamy 12 odcinek przed nami i nie wiem, ile jeszcze. Nie mam żadnego pojęcia. Nie chcę sprawdzać. Okej, nie ma kasynki. Zapisujemy sobie grę tutaj. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Okej. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, pa. I zapraszam na kolejne odcinki Siriusa Ma 4. Trzymajcie się, pa, pa.